Cześć, witam Was MyApple, Krystian Kozrawski i Paweł Okopień w 49. odcinku MyApple Daily. Mamy dzisiaj 17 lutego wtorek, czyli ostatki. Nie będziemy się przebierać chyba. Chyba nie. Chyba nie tym razem. Ale kto wie, jeśli się przebieracie, podrzućcie zdjęcia, może coś ciekawego się nasi czytelnicy i słuchacze, widzowie przebiorą. Tyle głupot z naszej strony. Przechodzimy do konkretów, czyli do podsumowania ostatnich 24 godzin mniej więcej. Czyli tego, co się ciekawego wydarzyło w świecie Apple. I na początek wspomnieć warto o pewnej zmianie w podejściu w polityce Apple dotyczącej zrzutów ekranu prezentowanych w sklepie App Store. Głównie chodzi tu o gry. Nie może być przemocy, tak? Tak, na zrzutach ekranu nie może prezentowana być przemoc albo generalnie broń. I pierwszą ofiarą tej nowej polityki jest gra Tempo, gdzie broń została zamazana. Są piksele zamiast broni lub specjalnie ukryta. No, ciężko w niektórych grach schować. No tak, no w niektórych grach będzie to zdecydowanie duży problem, ale podobno jest to już dość masowa akcja i dotyczy nie tylko nowych gier, ale także tych, które są w App Store i przy ich aktualizacji, kiedy de facto zgłaszana jest zupełnie nowa paczka oprogramowania, Apple odrzuca te, w których właśnie są zrzuty ekranu zawierające przemoc lub pokazujące przemoc lub broń. To jest taka specyficzna cenzura, nie? Jakoś tak. No, poprawność polityczna po prostu bierze górę. Zresztą umówmy się, no w App Store jest masa gier, całkiem niezłych zresztą notabene strzelanych z pierwszej osoby, gdzie tak naprawdę no, trudno jest pokazać coś innego na zrzucie ekranu. No, dajmy na to serię Modern Combat Game Loftu. No. Czwórka i piątka jest Blackout, chyba czwórka jest Spec Ops. Obydwie gry, no, tam trudno jest pokazać co innego. Dajmy na to kolejne. Generalnie Game Loft mam wrażenie w tym gustuje, ale w tego typu grach. No ale jest powiedzmy Brothers in Arms, ta seria, ostatnia gra. Też no, trudno jest pokazać grę wojenną, powiedzmy widok z pierwszej osoby czy nawet trzeciej. No, bez broni i bez jakiejś przemocy. Tu słowem przemoc kryje się nawet, nie wiem, wystrzały, myślę, wybuchy. Po prostu jakieś okienko ostrzegawcze powinno być przed odpaleniem pod strony z daną grą. No ja myślę, że tutaj dochodzimy do sytuacji no, takiej dość absurdalnej. Można oczywiście nie lubić gier, w których się strzela, w których pokazywana jest broń, bo to może promować różnego rodzaju zachowania, ale chyba jak na razie nie ma żadnych takich tego typu badań, które by stwierdzały, że grając w gry wojenne w jakikolwiek sposób stajemy się potencjalnymi mordercami czy szaleńcami. Więc, no, dla mnie jest to zdecydowanie dość duża przesada. Ale decyzja Apple, no, nie my tutaj decydujemy, ani my, ani wy. No, pewnie to ktoś się oburzył, zaskarżył. Być może tak, całkiem to możliwe. Kolejne ciekawe informacje naszym zdaniem to są informacje dotyczące Steve'a Woźniaka. Mianowicie Steve Woźniak pojawi się w Niemczech na konferencji Apps World, jeśli się nie mylę. I to będzie 22-23 kwietnia w Berlinie. No a także wypowiedział się kolejny raz, tym razem o zegarku Apple. Nie słyszałem tej wypowiedzi. No wiesz co, no generalnie zachwala, że to będzie rzecz magiczna, ciekawa i wspomniał, że jego doświadczenie z zegarkami, z innymi smartwatchami są generalnie negatywne, ale że Apple Watch to będzie magia jak zwykle i prawdopodobnie miliony ludzi będzie to kupować. Z tym się akurat zgodzę, też mi się wydaje, że będą to kupować miliony ludzi. Z tym, że zastanawiamy to, bo chyba na początku, we wrześniu, kiedy Apple pokazało Apple Watcha, Woźniak krytykował. No ale to jest Woźniak. No właśnie, w tej chwili trochę odpłynął od tego wszystkiego, tak dosadnie to ujmę, no ale wiele rzeczy mówi, a mało w tej chwili robi. No tak naprawdę Woźniak jest swego rodzaju technologicznym celebrytą, on przecież występował w tańcu z gwiazdami, no, w różnych tego typu, że tak. No i generalnie jest człowiekiem, który już w tym momencie chyba żyje jakby trochę z konferencji wypowiadania opinii. Ma sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia, niewątpliwie. Niektóre jego uwagi są trafne, inne mniej. Ale faktycznie wzbudza kontrowersje i opinie na temat właśnie tej jego działalności, no, moim zdaniem dość różne. Prawda?
jeśli chodzi o systemy, on tak. wierzył w tą wolność oprogramowania no i cały czas w tym tkwi. Woźniak mówi jeszcze, w zasadzie w kilku zdaniach wypowiada się o secie Godenie? Godinie? Rodenie. Rodenie, przepraszam, secie Rodenie. Aktorze, który zagra, tak, który zagra Woźniaka w najnowszej adaptacji. No, twierdził, że jakby to nie jest, to on się nie będzie specjalnie jakoś tam czepiał, że generalnie uznał go za dobrego aktora, ale jakby no, stara się trzymać na dystans, ze względu na to, że to jest jakby, no nie on jest reżyserem tego filmu i nie on decyduje. Nie powiedział tego w takim znaczeniu, że jakby skrytykował. Ale sam chyba brał udział, tak? W konsultacji przy Tak, w konsultacjach tak, 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 zdecydowanie. Słuchajcie, kolejny ciekawy temat to jest dość obszerny wywiad, jaki Jonathan Ive udzielił magazynowi The New Yorker. I nie, The New Yorker nie opublikował wywiadu w takiej formie tradycyjnej, opublikował artykuł na podstawie tego wywiadu, cytując obszerne jego fragmenty. No i Ive wypowiada się tam na wiele tematów, które tak naprawdę częściowo są już znane, bo mówi o swoich relacjach z Jobsem, mówi o swoim studio projektowym w Cupertino, gdzie o tym też już wielokrotnie można było usłyszeć, że o tym zespole, który się w zasadzie nie zmienia od lat. No jest też parę ciekawostek takich. No ciekawostki są związane z Gwiezdnymi Wojnami. No, tak, że konsultował się Abrams z nim w sprawie najnowszej części. Ponoć Ive miał wpływ na Miecz Świetny oraz wnętrze Gwiazdy Śmierci. No, wygląd Gwiazdy Śmierci. No to ciekawie będzie to na pewno wyglądać i mając świadomość, że Apple teraz ma zamiar, ma podobno zacząć pracę nad samochodem elektrycznym i do tego samosterującym, a tu jeszcze miecze świetne do Gwiezdnych Wojen, więc no jeszcze rozszerzają. Okazało się, że Ive też ma wpływ na redesign, na zmianę wyglądu Apple Store'ów. A, tak, salonów, tak. Salony będą zmienione ze względu na premierę zegarka i Ive przy tym maczał palce. No, jest w końcu projektantem. Zaprojektował też trochę mebli różnego rodzaju. Nie wiem, czy pamiętasz ten taki stół razem z Markiem Newsonem, taki aluminiowy. Całkiem ciekawa konstrukcja, choć nie wiem, czy bym położył na tym MacBooka. Mógłby elektryzować trochę. Słuchajcie, kolejny temat, którym warto wspomnieć, to doniesienie o tym, że Apple Watch w swoim jakby założeniu i prawdopodobnie w wersjach jeszcze tych prototypowych posiadało wiele więcej czujników. Miałby 10 sensorów praktycznie. Mm-hmm. O suchości skóry miały sprawdzać ciśnienie w krwi, nawet zawartość tlenu we krwi. Mm-hmm. Ale podobno owłosienie różnych użytkowników, jakby gęstość tego owłosienia powodowała, że te odczyty były błędne i musieli z tego zrezygnować. Pytanie, czy będzie zawierał, nowa wersja będzie zawierała, wiesz, taki depilator, że jak założysz sobie na rękę, to ci depiluje skórę, żeby móc dobrze wszystkie czujniki, żeby wszystkie odczyty. Zawsze można powiedzieć, że to nie wszystko naraz, tak? Jak zwykle będzie kolejnymi generacjami serwować dodatkowe czujniki. To mnie osobiście trochę martwi, bo nie wyobrażam sobie, żebym co roku zmieniał zegarek. To jest rzecz tak naprawdę, którą się zmienia bardzo rzadko i może ktoś dokupuje sobie nowe, prawda, kolejne, ale no, zmieniać zegarek jak telefon, trochę mi się to szczerze mówiąc nie uśmiecha. Słuchajcie, ostatnia wiadomość na dzisiaj to jest dodanie wsparcia do aplikacji pakietu Office, oczywiście dodanie wsparcia przez Microsoft dla iCloud Drive, czyli dysku w chmurze Apple. No to testowałeś już, tak? Tak, testowałem to. No inaczej, jeżeli ja mam darmową wersję, nie wykupiłem sobie płatnej subskrypcji Office 365, więc w tej wersji oczywiście aplikacje Office działają w pełni, ale można zapisywać tylko i wyłącznie w obrębie programu, czyli na, powiedzmy, na iPadzie albo na iPhonie. Faktycznie wsparcie dla iCloud Drive działa i można sobie w tej wersji darmowej otwierać pliki zapisane na dysku w chmurze. Ja bym chętnie korzystał z Office, gdyby była nowa wersja na Maca, bo w tej chwili jest Office 2011 i on jest dość zestarzały. No jest przestarzały, a z drugiej strony faktycznie aplikacje Office'a na iOS-a, zwłaszcza na iPadzie, wyglądają naprawdę świetnie, moim zdaniem. No lepiej niż... Działają też. Tak, nie można się specjalnie do czego przyczepić.
Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Życzymy Wam udanej zabawy, jeżeli w ogóle imprezujecie dzisiaj w związku z ostatkami. Jak nie, to smacznych faworków, pączków i innych rzeczy. I my widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć.